Dzień dobry, w piątek 28 kwietnia ze studia Telewizji Zachód witam Państwa Krzysztof Janczurewicz i już teraz zapraszam Państwa do oglądania naszego programu lokalnego. A oto co w nim dzisiaj Państwo zobaczą. Pierwszą naszą propozycją na dzisiaj będą oczywiście aktualności, po aktualnościach okruchy na niedzielę, a później zaproszę Państwa do wysłuchania i obejrzenia rozmowy ze starostą Krzysztofem Lisem na temat kontraktu samorządowego, który będzie realizowany w tym i w roku przyszłym. No a teraz już zapraszam na aktualności. Dziś na nadzwyczajnej sesji zebrała się Rada Miasta Szczecinek. Radni dokonali zmiany uchwały miasta w sprawie powierzenia burmistrzowi uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego miasta, w tym plaże miejskie i wyciąg do nart wodnych. Uchwałę przyjęto przy sprzeciwie radnych opozycji. Radna Renata Rak zaprosiła mieszkańców na spotkanie, podczas którego przedstawiła przebieg swojej dotychczasowej pracy w Radzie Miasta. Podczas spotkania była mowa o podejmowanych interwencjach. Uczestnicy spotkania zgłosili kolejne problemy, które ich zdaniem wymagają rozwiązania. Na zakończenie radna zaprosiła mieszkańców na piknik osiedlowy, który odbędzie się w sobotę 13 maja na placu koncertowym przy osiedlu Zachód. Przedstawiciele firm mających swoje zakłady w szczecineckim klastrze meblowym spotkali się w Kronospanie z przedsiębiorcami działającymi na terenie miasta. Spotkanie odbyło się z inicjatywy burmistrza Jerzego Hardida-Klasa. Jego celem było nawiązanie współpracy pomiędzy firmami. Firmy z klastra potrzebują kooperantów, na przykład w zakresie produkcji detali lub rozmaitych usług. Wiele szczecineckich przedsiębiorstw, mając moce przerobowe, może takie usługi świadczyć. Spotkanie to może zaowocować nawiązaniem takiej współpracy z korzyścią dla wszystkich. W szkole nr 7 rozegrano międzyszkolną spartakiadę gier i zabaw uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Rywalizowały cztery szkoły. W każdej grupie rozegrano po cztery konkurencje sprawnościowe. Były to biegi z ringo, biegi z piłką, sadzenie ziemniaków, kozłowanie piłki i inne. Gospodarze, uczniowie siódemki, nie byli gościnni i wygrali turniej z przewagą jednego punktu nad rywalami z jedynki. Na trzecim miejscu uplasowała się reprezentacja szóstki, a na czwartym czwórka. Dogrywka zadecydowała o awansie MKP Szczecinek do półfinału Zachodniopomorskiego Pucharu Polski. Przeciwnikiem MKP była Astra Ustronie Morskie. W regulaminowym czasie był remis 1-1. W dogrywce szczecineccy piłkarze sprężyli się i trzykrotnie zmuszali golkipera gości do wyjmowania piłki z siatki. W półfinale MKP zagra z Gnietą Wolin. Mecz zostanie rozegrany 17 maja w Wolinie. W drugim półfinale Morzycko-Moryń zmierzy się z Raselem Dygowo. W ubiegłym roku został podpisany kontrakt samorządowy z marszałkiem województwa. Zadania określone w kontrakcie będą dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach kontraktu miasto wykona 5 zadań inwestycyjnych, a starostwo otrzyma największe dofinansowanie spośród wszystkich beneficjentów. Liderem kontraktu jest miasto. Możliwość otrzymania środków unijnych ma różne formy, są konkursy, jeżeli chodzi o pewne regionalne programy operacyjne, ale są kontrakty samorządowe. W województwie zachodniopomorskim jest 5 czy 6 kontraktów samorządowych. Wszystkie gminy powiatu szczecineckiego i samorząd powiatu przygotowały taki kontrakt. Liderem tego kontraktu jest miasto Szczecinek. On został podpisany w roku ubiegłym i wypełniamy ten kontrakt właściwymi wnioskami, każdy w swoim zakresie. Samorząd powiatu kontrakt opiewa
opiewa na około 23 miliony złotych. Samorząd powiatu ma 4 projekty w tym kontrakcie. W sumie jesteśmy jakby beneficjentami prawie 11 milionów, ponad 11 milionów złotych, czyli z tego kontraktu, czyli połowa tych projektów to są nasze projekty. W tej chwili mamy zweryfikowane wszystkie 4 wnioski przez zarząd województwa. Spełniliśmy wszystkie wymogi. One są ocenione pozytywnie już, jeżeli chodzi o ich procedowanie. Jest informacja, że kontrakt zostanie podpisany prawdopodobnie. Te wnioski w kontrakcie z każdym z samorządów gminy zostaną podpisane do 15 czy 20 maja. Od tego momentu będziemy mogli ruszyć już z tymi projektami. Więcej na ten temat w naszym dzisiejszym programie. Uczniowie ostatnich klas w szkołach ponadgimnazjalnych zakończyli naukę. Dziś w większości z nich odebrali świadectwa ukończenia szkół i pożegnali się z kolegami z młodszych klas. W Zespole Szkół Technicznych uroczystość pożegnania maturzystów połączono z obchodami świąt majowych. Żegnamy dzisiaj 3 klasy maturalne, właściwie 4, bo jedna klasa była łączona. Odchodzi od nas łącznie 65 uczniów tych 3 klas. Przy tym 4 osobom akurat się nie powiodło, w sierpniu przystąpią do poprawek, a więc mamy 61 absolwentów. W zdecydowanej większości zdecydowali się przystąpić do matury, choć bywa to różnie w zależności od klasy. Najmniej uczniów przystępuje akurat z zawodu technik pojazdów samochodowych. Uczniowie ci, myślę, podjęli świadomą decyzję. Uważają, że dla nich najbardziej liczą się egzaminy zawodowe, które zdali świetnie. A matura to już dla tych bardziej, którzy wybierają się na studia. Koniec nauki szkolnej i co dalej? Studia. Czyli będzie matura? Będzie, na pewno będzie. A jak przed maturą? No stres jest. Dobrze? No dobrze, ale strasznie się stresuję tym. A jaki kierunek studiów? Architekt, projektant wnętrz. O, to a gdzie? Albo Gdańska, albo Poznań. Co po maturze? No prawdopodobnie wyjeżdżam za granicę w większości przypadków. Ewentualnie tutaj gdzieś na miejscu pracy. A studia? Nie, ja nad studiami osobiście nie myślę, tak? U mnie to samo, najprawdopodobniej praca, może za rok coś w tym stylu, może jakieś studia w takim razie będą. Teraz jakaś wakacyjna praca, a potem studia. Jesteście technikami czy... Technik. Technik energetyki odnawialnej. Nie żal opuszczać szkoły? Trochę może. Dlaczego? Nie wiem, bo ciężko. Jak tu było? A, raz lepiej, raz gorzej. Jak to w szkole. No i co? Dzisiaj świadectwo i co dalej? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Matura? Może za rok. Dlaczego? A, tak wyszło akurat, że nie mogłem podejść w tym roku. No koniec tej bęki w szkole? Tak jest. I co dalej? Praca. Dlaczego? No, pieniądze się przydadzą. A, studia? Nie. A jak było w szkole? W porządku. Bardzo nie żałuję w ogóle, że tutaj przyszedłem. A jaki kierunek? Mechanik. Mechanik samochodowy? Tak, technik pojazdów samochodowych. I co, już praca jest zaklepana gdzieś w jakimś warsztacie? Za granicą. Dlaczego? No w Polsce się niczego nie idzie dorobić. Już po raz 40. Polski Związek Motorowy przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego i Kuratorium Oświaty zorganizował ogólnopolski turniej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz realizowanymi w szkołach zagadnieniami z zakresu wychowania komunikacyjnego. Dziś taki turniej na szczeblu miejskim odbył się w Szczecinku. Laureaci zmagań miejskich awansują do finału powiatowego. Jesteśmy po testach z wiedzy teoretycznej konkursu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uczniowie pisali test składający się z 25 pytań. Obejmuje on przepisy ogólne, skrzyżowania oraz znajomość znaków i pierwszej pomocy przedmedycznej. Teraz jesteśmy przed konkurencją sprawnościową, czyli jazdą po torze przeszkód. Jak wypadły testy? Czy poziom można uważać za zadowalający, czy był to wysoki poziom? Oczywiście poziom zawodników startujących tutaj, jeżeli chodzi o wiedzę, jest na dobrym poziomie, o tak to określę, na dobrym poziomie. Rokuje to, że będziemy mieć w przyszłości dobrych kierowców, którzy będą znali przepisy. To były trudne pytania, czy takie podstawowa wiedza o ruchu drogowym? Są to pytania z podstawowych przepisów ruchu drogowego, tak? Aczkolwiek znalazły się pytania dotyczące znaków na przykład autostrady, dróg ekspresowych, których u nas nie ma, ale takie podchwytliwe pytania bym powiedział dla dzieci, żeby sprawdzić ich wiedzę ogólną z przepisów ruchu drogowego. A tor przeszkód, tak obserwując, to niektóre elementy tego toru to dosyć trudna próba dla tych, którzy chcą je pokonać na rowerze.
Tak, tor przeszkód jest trudny. Jest to określone w regulaminie ogólnopolskim, jak wyglądają przeszkody, jakie są odległości między elementami. Natomiast jest trudny. Podejrzewam, że nikt z dorosłych by nie spróbował przejechać tego toru, bo jest to, ja uważam, niewykonalne dla osoby dorosłej. Wymaga dużej zręczności i zmysłu równowagi, żeby opanować rower na tym torze. Co prawda próby na torze jeszcze się nie rozpoczęły, ale ty przejechałeś tak testowo tą trasę. Jak ją oceniasz? Trudna? No powiem, że poziom jest wysoki, szczególnie właśnie są tu takie dwa elementy, właśnie slalom i żmijka, ale jakoś po wielu próbach jakoś idzie opanować to wszystko, także myślę, że będzie dobrze. Ale mimo wszystko tor przyznam, że jest trudny. Trenowałeś specjalnie przed tym konkursem? No wiadomo, to już nie jest pierwszy lepszy konkurs, to jest już poważne zadanie, także no, trening był, mieliśmy kółka rowerowe u nas w szkole, także w możliwości swojej przygotowałem się, myślę, że jak najlepiej. A jak ci poszedł test? Myślę, że test poszedł dobrze, zdobyłem 22 punkty na 25, także myślę, że jest dobrze. W sobotę na dziedzińcu Muzeum Regionalnego w Szczecinku odbędzie się jarmark kresowy. Chciałabym serdecznie zaprosić już w najbliższą sobotę, 29, na nasz drugi już jarmark kresowy. Jarmark odbędzie się na dziedzińcu Muzeum Regionalnego. Zaczynamy o 10. Będzie można zobaczyć występy zespołów ludowych, będzie można podziwiać nasze szczecineckie przedszkolaki, które również przygotowały mały program artystyczny. Będzie można oczywiście zwiedzić muzeum za darmo tego dnia. No i będzie można zakupić drobne rękodzieło, różne przedmioty regionalne, różne produkty tutaj, które przygotowali mieszkańcy najbliższych okolic, także serdecznie zapraszamy. Jakie ramy czasowe? Ile godzin trzeba sobie zarezerwować, jeżeli ktoś chciałby być od początku do końca? Zaczynamy o 10:00, przewidujemy koniec mniej więcej na godzinę 16:00. No i mamy nadzieję, że pogoda dopisze, ale i tak zapraszamy. Szczecinecki STS Klub sezon rozpoczyna w niedzielę 30 kwietnia ogólnopolskim zlotem. Areną różnych zmagań i pokazów będzie pas startowy lotniska w podszczecineckich Wilczych Laskach. A w programie m.in. wyścigi na 1/4 mili, drift i drift taxi, mobilny punkt poboru krwi, zbiórka krwi w autobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Szczecina, hamownia 4x4, pokazy kaskaderskie, atrakcje dla dzieci, stoiska partnerskie i gastronomiczne. Początek imprezy o godzinie 10:00. Tak jak przed laty na ulicę Bornego Sulinowa 1 maja wyruszy pochód. O godzinie 17:00 Aleją Niepodległości przemaszerują grupy sportowe, zawodowe i społeczne. Potem na wszystkich czeka festyn rodzinny, który zakończy się o 23:00. Następnego dnia, w Dzień Flagi, w Budynku Kulturalno-Oświatowym odbędzie się spektakl Borne – Nasze Borde. Początek spektaklu o 17:00. Dzień Konstytucji mieszkańcy Bornego uczczą imprezami sportowymi nad jeziorem Pile w pobliżu ośrodka Marina. W programie m.in. biegi, pokaz fitness, bieg wolności, plenerowa zumba i pokazy taekwondo. Początek o 10:00. Całość zwieńczy koncert w hołdzie Konstytucji o godzinie 18:00. W sobotę na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku zainaugurowany zostanie tegoroczny sezon wodniacki nad jeziorem Trzesiecko. Oczywiście jutro otwieramy sezon wodniacki. Tradycyjnie, tak jak co roku, nad jeziorem Trzesiecko to następuje, aczkolwiek teraz po raz pierwszy to nastąpi na wyremontowanej przystani, w miejscu, w którym też generalnie mamy tutaj miejsca dla żeglarzy. No i planujemy to w ten sposób zrobić. O godzinie 10:00 będzie taki początek, oficjalne otwarcie, łącznie z podniesieniem bandery, z powitaniem zaproszonych gości. Następnie przewidujemy wyjście żeglarzy, wyjście osób, które będą chciały to zrobić
na jezioro tymi żaglówkami, które już stoją i które gdzieś będziemy jeszcze tam z hangaru wyciągali. Następnie będą też pokazy ratownictwa wodnego w wykonaniu WOPR-u i klubu Murena. Będą też prezentować się dzieci z naszych sekcji, z sekcji żeglarskiej, z sekcji nart wolnych Wake'a i z sekcji wędkarskiej. Też w ten sam dzień jest to pierwsze takie jakby oficjalne otwarcie, że połączone jest to nasze otwarcie tutaj na przystani z otwarciem wyciągu do nart wodnych, plus to, że też jutro startuje Szczecinecka Biała Flota na jeziorze. No tylko jedyna rzecz, która mnie tutaj w tym wszystkim martwi, no to jak patrzę na prognozę pogody, to jutro ma być nie za ciekawie, no aczkolwiek zobaczymy, może generalnie pogoda nam jutro będzie sprzyjała, więc wszystkie osoby chętne, które chciałyby w tym wydarzeniu uczestniczyć, zapraszam do nas na przystań do Centrum Edukacji Ekologicznej. Od godziny 10 będzie można tutaj przyjść. I to już wszystko w aktualnościach. Za chwilę zapraszam Państwa na okruchy na niedzielę, a przed okruchami jeszcze reklamy.